Muszę poukładać wszystkie squishy. Jaka piękna. Wujek! Co? To nie jest do jedzenia! To jest squishy! Ja myślałem, że to do jedzenia. Hejka! Siemanko! Witam! Na? Kanale! Pushin! Girl! Dzisiaj znowu jestem z Wujkiem! A co te squishy tutaj robią? Co będziemy bawiam robić? Się nimi, bawiłaś się. To może nie, posprzątaj. Żartuję, żartuję. Co będziemy robić? Dzisiaj będziemy nagrywać Tree Marker Challenge. Tylko że tutaj mamy kartki i będziemy losować trzy markery i później zamkniemy oczy. I w tej torbie będą wszystkie squishy i będziemy musieli wybrać jednego. I będziemy musieli go narysować. Tymi trzema markerami, tak? Tak. I ile mamy czasu na to? 3 minuty. 3 minuty. I będziemy losować 3 squishy. A kto będzie oceniał nasze prace? Widzowie! Także pamiętajcie, kogo będą najlepsze. Oczywiście, nie? No, to co? Zaczynamy? Tak, tak. Tak, tak, tak? Dobra, to pakuj te squishy do torby i robimy. Tak, wujek, pomożesz mi? Więc... 10 squishy na raz. A ja takie maleńkie. Czekaj, wujek, daj tak rękę, o tak. To i szybciej będę rysował squishy, bo mam duże ręce. Dobra, to co? Odstawiamy tą torbę. Bierzemy kartki. I co? Najpierw pierwsza runda. Losujemy markery, tak? Ty pierwszy. Ja jako gość, tak? Dobra. Zamykam oczy. Już mogę? Tylko żebyś mi nie podmieniała markerów tak jak ostatnio. Okej! Już? Tak. Pierwszy. Okej, ładny. Ładny, podoba mi się. Drugi. Okej, ładne, podoba mi się. I trzeci. Podoba mi się! Ale fajne! Już podnoszę. Żółty! Wujek. Dobra, ja mam super markery. Dobra, odwracaj głowę, zamykaj oczy. Ja tu jeszcze przemieszam. Tak, żebyś ten. Proszę bardzo, losuj. Nie to. No. Pierwszy. Ładny. Drugi. Też ładny. Trzeci. No, też ładny. Okej, może być, Nie najgorsze. Dobra. Takie troszeczkę Halloween. Odstawiamy to. I co, teraz losujemy squishy. Tak. Tylko jak to zrobimy? Tylko wujek, one tam są? Tam są, tak. Tam są. Nie ma ich! Uciekły. Uciekły. Hej, squishy! Gdzie? Nie na balkon! Wiecie jak tam... Tak, chodźcie tu. Lili, tylko ich nie zjedz. Dziękuję, chodźcie. Chodź, no. Okej. Z powrotem do torby, już! Tak, do torby! Wchodzicie! Skakiwać! No, dobra, są już na miejscu. Okej, no to wujek. To dobra, zrobimy tak. Ja podam tobie torbę i ty wylosujesz jednego squishy, a później ty mi podasz torbę i ja wylosuję squishy. Dobra, ja już mam torbę. Zamieszam. Zakręciło wam się w głowie, tak? No sorry. Dobra, zamykaj oczy. Wkładaj rękę. Wyciągaj. Jest! Mój ulubiony squishy. Baranek. Dobra, to teraz ja. Bob Baranek. Dawaj. To ja zamykam oczy. Ta-dam! Trochę... No moje markery prawie. Prawie identyczne jak ten. Dobra. Ciciago, masz włączony stopper? Mam. Okej, ekstra. Czekam aż powiecie start. Okej, a Ciciago, start. Nie, przecież podoba ci się mój nowy case? Tak, masz zastanawiam się, czy nie podmienić ci. Ja ci dam swój, a to zabiorę ten zimny. Nie, dziękuję. Dobra. Okej.
3, 2, 1, start! Na razie jest okej, okay. Na razie jest okej. Okay. Jak tam u ciebie, wujek? Super, ja ci powiem, że nawet mi idzie. Lody są takie proste, ten baranek... No sorry! 30 sekund minęło. Co? Troszeczkę się boję. Wujek, patrz. Bardzo ładny. Boję się. Minuta minęła. Już? OMG. Zostaje wam niecałe dwie minuty. Co? Mój troszeczkę będzie taki na Halloween. Minuta 30 sekund minęło. Matko. OMG. Jeszcze musi to wykolorować, więc... Została wam minuta do końca. On wygląda tak dziwnie i strasznie. 30 sekund do końca. OMG! Szybciej kolorujemy, Pushinger. Szybciej, szybciej! You're my 10 sekund do końca. Jak powiem wam stop, to odkładacie markery. Stop! Ej! Ja coś piszę! Oszukujesz. Myślę, że nie. Oszukujesz. Można coś napisać. Dobra, teraz odwracamy nasze squishy i nasze rysunki. O, śmierdzi Sharpie. Co twój baranek ma jedną łapkę wyżej, drugą niżej? Robi tak. Aha, myślałam, że tak marka. Także tak, tak się prezentują nasze rysunki. Squishy time. Ale powiem wam, że te wasze rysunki są bardzo podobne do squishy, które trzymacie. Tak, bardzo. Dominik w ręce, Weronika ma obok. To co, zaczynamy? Rysujemy markery, tak? No to... Pierwszy. Ja pierwszy, tak? Dobra, zamykam oczy. Tak. Pierwszy. Okej, ładny. Drugi. Ładny. Trzeci. Ładny. Jakie? Uuu, bardzo ładne. Podobają mi się. Pushinger jest teraz smutny. Dobra, ja zamieszam. Brzydkie. Ja ci nie powiedziałem, ale mam tu trzecie oko w ręce. Czekaj, bo wyjmę oko i dam tutaj. Dobra, zamykaj. Zamykaj oczy. Myślałam, że się uderzyłeś tak... Nie, nie, nie. Zamykaj oczy. Dobra, wybieraj. Pierwszy. Ładny. 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 Dwa takie same masz. Ale jak dwa takie same, to mogę jeszcze jeden wybrać. Nie, nie, tak, nie, to. Nie. Ten jest ciut ciemniejszy, drugi jest nie, ten jest, o, ten jest troszkę, troszkę ciemniejszy, a ten jest troszkę, troszkę jaśniejszy. Podoba mi się. Dobra. To teraz losujemy squishy, gdzie one są. Dobra, to może ja teraz pierwszy. Skoro torba jest po twojej stronie, co? Dobra. Zamykam oczy, żeby nie podglądać. O, o kurde. Nie pasuje mi tu coś. Teraz Pushinger losuje. No dawaj, dawaj. Chlebuś, też masz super kolory do chlebusia. Ja mam arbuz. No. Wuj, zrób tak. Ja troszkę go zdeformowałem. No w twojej roczce się na pewno nie zmieści. Dobra, to co, zabieramy się za odzwierciedlenie naszego squishy na kartce, co? Okej. Okej, dobra.
Nie. Ja wolę arboza. Nie. Wiesz, to jest skomplikowane. Dobra, no to co? Okej, odliczamy. Gotowi? Tak. Nie. Start! Już? Gotuję. Odkładacie markery? Dobra. 3, 2, Vera, 1, start! A fioletowa będzie skórka, tak? Tak. Widzę, że bardzo humor dopisuje. Mimo tych dwóch bardzo zbliżonych kolorów. Nie, są inne. Tak, są troszkę inne. Mój arbuz będzie niedojrzały, pomarańczowy. Ja bym takiego nie zjadła tam. No ale to jest squishy, przecież squishy się nie je. Właśnie, że tak. Mój niedojrzały arbuz, ale jest słodkim, uwierz mi. Dojrzewał w centralnej Hiszpanii i jest bardzo słodki. No z markerami jest ten problem, że nie można wykolorować tego tak ale ładnie. Dokładnie policzę, ile pestek ma squishy i ile będziesz miał tych pestek sobie. I czy w tym samym miejscu są, tak? Tak, wszystko sprawdzę. 2 minuty minęło, zostawa minuta do końca. No już mniej niż minutę. Hej, wujek też pisze! Skończycie? Zatrzymać? Tak jest. 18 sekund przed czasem skończyliście. Ale ja szybciej. Tak wyglądają nasze prace. To jest dead bread. Ale ładny ten chleb już wyszedł. Ile ma twój pestek, ile ma squishy? Liczyć mi tu. Ja liczę. 2, 4, 6, 8, 10, 11. A tu ile jest? Widzowie liczą. Właśnie, piszcie w komentarzach, ile jest pestek na moim arbuzie. Czy się zgadza ze squishy? Na squishy było 11, a tu jest ile? 10. Nie umiesz liczyć. Policzcie za Weronikę. 10! Policzcie, zróbcie pauzę i policzcie. Ujak, zrobiłem ci kanapkę, stojak na markery. A, jest bardzo apetyczna. No, no. Ja też co trochę. Nie, bo to tylko dla mnie. Fajny stojak na markery właśnie. Dobra. Ciak tam tańczy. Dobra, to ja losuję. Pierwszy. Okej, ładny. Drugi. Okej. I trzeci. Niezły. Niezły zestaw tu. Różowy, czerwony i żółty. Ktoś ci zaszkuje, ci pan Hetkara podmienił. Który za który? Czerwony za ten, który Werka ma w ręce. O ty, oszuście małe. O ty. O to nie, to już nie jest fajny zestaw. Bo ale... masz zbliżony różowy z fioletowym takim. No dobra, może to zostać. Skoro, nie wolno, nie wolno. Skoro wymieniłaś, nie, to ty oszukiwałaś. Nie. Wiesz dlaczego? Bo najpierw, że czerwony wylosuje. Dobrze. Teraz zamykaj ja mieszam. Oczy. Zamykaj oczy. Losujesz. Jeden. Dobra, połóż go. Dobra. Drugi. Trzeci. Bardzo fajny zestaw kolorystyczny masz. Fajny. Bardzo fajny. No lepszy od mojego. Ja mam dwa zbliżone kolory. Coś podobnego do tego, co ty miałeś w poprzedniej fioletowy, rundzie. Zielony. No to już prawie wchodzi w czerwony taki. Ale dobra. Nie oszukujemy, nie. Odsuwamy miskę, dobra, teraz losujemy squishy. Nie, ty pierwszy. Nie, bo jest pod torba po mojej stronie, także ty pierwszy. Dawaj. Ręka do góry. Nie! Haha, wylosowałaś! Koniec, koniec. No co jest? Bardzo ładnego squishy masz. Dobra, teraz ja losuję. O kurde. Nie, ja tego chciałam! W sumie to wiesz co? Odwrotnie by było lepiej, no ale co? Bo nie. Tak wylosowaliśmy. Nie będziemy się zamieniać, po prostu rysujemy. Dobra, Weronika, co to masz? Koniczynkę żółtą. Patrz.
Ale zielone oczy ma, tak? No to wykorzystasz tego markera. Ja mam, wieloryba albo delfina i unicorna. Nie, to jest ten, narwhal. To jest Wally. Uwolnić orkę. To jest Billy. Uwolnić orkę. Dobra. Gotowi? Tak. Nie. Tak, gotowi. Trzy. Nie. Dwa. Nie. Jeden. I wpadam do sąsiadów. Start. Dobra. Zastanawiam się, jak sobie dacie radę, a w szczególności wujek. Będę improwizował. Ale wujek ma rękę artysty. Ja też. Bardzo dużo plakatów dostawałam. Ciociu, ciociu, czy ty widziałeś, co ja rysowałam? Wiesz, ile tam ładnych rysunków jest w moim pokoju? No ja wiem. Tylko, że wujek ma taką już wypracowaną, z wiekiem, wiesz? Minuta minęła. Co się stało z tą ręką? Dwie minuty zostały do końca. Werka, skup się, staraj się dokładnie. Jest brzydki. Wujek, jakie skupienie. A jak? Skupiam się jak mogę, żeby wypaść jak najlepiej w tym konkursie na... Nie wiem, co to jest. O, jaki fajny żółty, bardzo mi się podoba. Będzie troszkę inny kolor, ale... Co jest? Co jest? Proszę mnie nie malować. Proszę mnie nie malować. Nie ruszę się. Nie ruszę się. Nie ruszę się. Boję cię. Ty zamiast malować? Dwie minuty minęło. O. Widzisz? Już prawie skończyłam. Odliczaj. Ile zostało? Zaraz wam powiem. 30 sekund do końca! Ja wykorzystam do samego końca czas. 15 sekund do końca. Zaraz może iść na obiad. Tak jest. Dobra, skończyłem. Przed czasem, 3 sekundy. A ja... 30. Dobra, ale dlaczego twój jest zielony? Przecież miałbyś żółty. To jest mój delfin czy wieloryb. Przepraszam, gdzie ma ogonek? Z tyłu, no bo tak go narysowałem. No to jak można było widać ogonek? O, tak powinieneś go narysować. Nie, bo wtedy buzi by nie było widać. No to miałby to czarne buzi. Chciałam mój jest powiedzieć, że ja tak naprawdę nie piszę, tylko że chciałam szybko i tak brzydko napisałam. Strasznie brzydko napisałaś, Weronika właśnie tak brzydko pisze. Jesteś zdyskwalifikowana. Nie, ja ładnie piszę. I zaraz wam przyniosę Weroniki zeszyty i zobaczycie, jak brzydko pisze. Strasznie, jak kura pazurem. A few moments later. Pushing her, czy się pisać? Przepiękne. Matko, jak brzydko. Strasznie. Dobra, pokazujemy ostatnie nasze rysunki. Tak się prezentują. Wiadomo, kolorystyka jest dowolna, bo nie było wyboru. Ja mam tego delfina, czy co to jest, z jednorożca. No ty masz co? Ty masz koniczynę, ale w sumie wiesz, zielona, bo koniczyna jest zielona, nie żółta. Także zgadzałoby się. Widzowie oceniają. A kto wygra, ten dostanie nagrodę. A kto przegra, to sprząta... Samochód. Samochód, o, właśnie. I Werka to nagra? I Werka nagra sprzątanie samochodu. Jak przegra? Jak przegra, oczywiście. Pojedzie na myjkę. Nie, jeżeli Weronika przegra, to będzie sprzątać całe auto w środku. Tak. Bo bardzo brudzi. Zewnątrz też pojedziemy na myjkę i dostanie wyzwanie, że musi auto wysprzątać w takim i takim czasie. Właśnie, to jest pomysł. Jak przegra. Jak przegra. Oczywiście, no. Tak. A jak Dominik przegra, to będzie miała wysprzątać, odgruzować całe mieszkanie, które ja zaśmiecę. Tak, i to też nagramy. Tak. Ja myślę, to wyzwanie cioci Agi. Ale nie, bądźcie obiektywni i oceniajcie rysunki. Przywiozę 4 wiadra piachu z plaży. Dobra, wypiszcie, kto wygrał, który rysunek był lepszy, kogo był lepszy, tak. my później rozstrzygniemy, kto wygrał. Tak, więc napiszcie to tak. Runda pierwsza, kto wygrał, runda druga, kto wygrał i runda trzecia, kto wygrał. Nie będę pokazywał palcami oczywiście, kto wygrał, no ale wiecie sami, nie? Jak chcecie zobaczyć Pushinger sprzątającą auto. Na myjce. Ale jak chcecie zobaczyć, jak wujek sprząta... To jest nuda. To nic ciekawego.
Ale pushingery jak my jam, to będzie bardzo ciekawe. Wujek, tak. Dzisiaj ty sprawdzasz kciuki, więc tak... A dobra, zrób, ale tak. czekaj, bo kciuki są chyba po tej stronie, czy po tej stronie? Po tej stronie, po tej... Nie, czekaj, patrz tam. Aha, po tej. No. A coś mało tych kciuków, ja bym prosił więcej. A kto kliknął kciuka w dół? No ty? Widzę cię. Dostajesz szlaba do Wujka Dominika. Tak jest, dokładnie. Ha. Jak zawsze zapraszam was na wszystkie push nowe social media. Musical.ly to push. Musical.ly, Instagram, fanpage. Wszystko będzie na dole, znajdziecie na dole. Pod stołem. Pod stołem, właśnie tam są wszystkie ważne dane. Subskrybujcie na Pushingery. A jak chcecie zobaczyć inne nasze Three Marker Challenge, to link też będzie na dole. Tak. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bye!